Cześć, tu Sylwia z Poker Break. Wyłoniliśmy właśnie zwycięzcę Poker Break Cup. Jest to Filip Kozi. Kazi. Przepraszam Cię. Chciałam Ci wręczyć oficjalnie statuetkę za pierwsze miejsce. Jak się czujesz? Jakie emocje towarzyszą Ci? Kazi. Normalnie się czuję, no turniej jak turniej. No. W sumie. Jak turniej. Nieskromnie, masz jakieś osiągnięcia na swoim koncie, rozumiem. W sumie wielkich nie, no ale że tak powiem, żyję z pokera od ładnych kilku lat i no nie jednego dipka już się miało i parę turniejów się wygrało, więc ale osiągnięć nie mam jakichś specjalnie wybitnych. A na tym wyjeździe od kiedy tutaj jesteś w Pradze? Przyleciałem we wtorek. We wtorek i w jakich turniejach wziąłeś udział już? No w tym pierwszym wtorkowym nokaucie, w satelicie do main eventu i w tym. I w tamtych dwóch poprzednich jakieś osiągnięcia były, czy nie? Satelitkę wygrałem do main eventu. Aha, no to gratuluję. Czyli jutro możemy kibicować Ci i śledzić uważnie Twoją grę. No pewnie. Powiedz, jakie plany najbliższe dni, jeśli chodzi o pokera, nie wliczając jutrzejszego finału? No, takie są plany, żeby powrócić do domu i grindować online. A skąd jesteś? Z Radomia. Ja mieszkam też pod Radomiem. Gdzie dokładnie mieszkasz? W Lipsku. O, proszę. Ale kojarzysz? Nigdy chyba nie byłem tam, ale wiem, gdzie to jest. Petroniusz też mieszka w Radomiu. Nie wiem, czy znasz tego gracza? Znamy się dobrze z Petroniuszem. Filip, co Ci mogę życzyć na przyszłość? Czego sobie życzysz? Zdrowia i pieniędzy. Materialista. No życzę Ci zdrowia przede wszystkim, pieniędzy na drugim miejscu, ale też Ci życzę, skoro tego chcesz. Żegnamy się, będziemy pozdrawiać kogoś, już jest późna pora, będziemy szli spać, ale jeszcze przesyłamy gorące buziaki dla? Dla mojej mamy w szczególności i obiecałem chłopakom z Radomia, pozdrawiam całą załogę Radomskiej Ligi Pokera. I chłopaków z Radomia też pozdrawiamy. Powiślanka Lipsko.